Rola Radia Maryja na dzisiejszym rynku medialnym w Polsce jest ogromna i to z kilku względów. Z jednej strony dlatego, że kształtuje właściwe postawy religijne i postawy moralne naszego społeczeństwa, zwłaszcza młodego społeczeństwa, młodszej generacji ludzi, ale również i starszej. Z drugiej strony, że ponad 90% naszego rynku medialnego jest opanowana jest opanowane przez media, które nie należą do osób będących Polakami, a z tej racji nie są zainteresowane w promowaniu problematyki propolskiej. Często reprezentują opcję właśnie nieprzyjazną dla Polski i oczywiście nieprzyjazną bardzo często dla religii katolickiej, Kościoła katolickiego. I to jest bardzo ważna rola Radia Maryja, ale nie tylko. Również ważną rolę odgrywa Radio Maryja w formowaniu naszej kultury. Może tych audycji jest trochę za mało. Chciałoby się, żeby było ich nieco więcej. Miejmy nadzieję, że to ulegnie pewnej poprawie z biegiem czasu. Ale w ogóle wszystkim krytykom Radia Maryja chcę powiedzieć, że żaden człowiek, ani żadne jego dzieło nie jest rzeczą doskonałą. I dlatego wiele rzeczy da się jeszcze w każdej działalności ludzkiej poprawić i miejmy nadzieję, że również funkcjonowanie Radia Maryja też jeszcze będzie coraz lepsze z biegiem czasu. Radio Maryja jest dzisiaj bardzo potrzebne, przede wszystkim z mojego punktu widzenia, dlatego że Radio Maryja pielęgnuje polskość. A dzisiaj nawet będąc w różnych miejscach, w których pracują Polacy, czy właśnie w ośrodkach naukowych Europy Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych. Tych Polaków jest tam bardzo, bardzo wielu. I tak naprawdę dzisiejsza nauka, czy wszystkie badania dotyczące na przykład różnych spraw kosmicznych, spraw innych planet, opierają się w dużej części na pracy polskich naukowców. Natomiast my, jako Polacy, bardziej cenimy sobie takie ośrodki jak NASA na przykład, a nie zauważamy tej pracy polskich naukowców czy właśnie polskich badaczy. Stąd Radio Maryja, które pielęgnuje polskość i które pokazuje, że polski dorobek czy naukowy, edukacyjny jest bardzo duży, jest bardzo potrzebne. I takie pokazywanie spraw, które bardzo często ma miejsce na antenie, czy Radia Maryja, czy w telewizji Trwam, służy temu, żeby Polacy, czy właśnie młodzi Polacy w szczególności, nabrali takiego zaufania do siebie, że to, że tutaj się uczę, tutaj studiuję, daje mi bardzo, bardzo duże możliwości i że bycie Polakiem jest moim bardzo dużym atutem. To wszystko dzieje się między innymi za sprawą Radia Maryja, stąd radio jest bardzo potrzebne dzisiaj. Tak naprawdę Radio Maryja jest pewnego rodzaju stylem życia i nie boi się głosić wartości w dzisiejszym świecie, nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów, takich jak aborcja, eutanazja, wszystko to, co gdzieś jakby dzieje się w tej naszej rzeczywistości i zmienia się, a o czym warto pamiętać codziennie. Jakby ta walka o tą naszą przyszłość jest codziennie. Radio Maryja przede wszystkim jest potrzebne do tego, żeby jeszcze bardziej uczyć ludzi miłości, jeszcze bardziej wskazywać na Chrystusa, jeszcze bardziej uwydatniać nauczanie Jana Pawła II, żeby burzyć wszelkiego rodzaju stereotypy o tym, że współczesny katolik to jest moher, ale pokazywać, że współczesny katolik ma głowę w chmurach i serce w niebie, ale stoi twardo na ziemi, a przede wszystkim kocha innych ludzi. Kocha nie tylko tych, którzy są podobni do niego, kocha nie tylko tych, którzy myślą tak jak on, ale kocha innych ludzi i poprzez tą miłość, poprzez to ukazywanie miłości Boga w swoim codziennym postępowaniu zaraża, inspiruje, tak? I myślę, że do tego Radio Maryja jest dzisiaj potrzebne, że mając tak wielu odbiorców, czy starszych, czy młodszych, jest w stanie pokazywać im kierunek i inspirować. Radio Maryja nie tylko jest potrzebne dzisiaj, ale jest konieczne. Dlatego, że ja mam w tej chwili 48 lat
pamiętam dokładnie czasy Gomułki, znaczy mniej dokładnie, potem Gierka. Znam historię współczesną Polski i Kościół zawsze w tej współczesnej historii był dyskryminowany. Moja mama, kiedy miałem 8 lat i poszedłem do komunii, została wyrzucona z pracy. Można powiedzieć, że nasza rodzina cierpiała za wiarę. I w momencie, kiedy Polska stała się krajem wolnym, przechodziła transformację z tego komunizmu, w cudzysłowie, bo też nie wiadomo, w czym myśmy żyli, do demokracji, do kraju o wyższym statusie społecznym i ekonomicznym, wszyscy ludzie mają prawo tworzyć swoje radio, swoją telewizję, ludzie różnych wyznań, różnych kultur. Jeżeli w naszym kraju w 2010 roku może istnieć meczet, to dlaczego ma nie być Radia Maryja? Tego nie rozumiem. Czy ktoś słucha, czy nie słucha, czy się zgadza z konwencją, z polityką, z wyznaniem, to jest jego prywatna sprawa. Ale jeżeli jest grupa słuchaczy, która chce tego radia, jest grupa zapaleńców, którzy to radio tworzą, to niechże oni sobie to radio robią. Nie wolno im przeszkadzać. Zawsze mamy pilota i możemy przełączyć na inny program. To jest właśnie wolny wybór dany nam z góry i wywalczony przez moich rodziców, przeze mnie to może mniej, ale żyjemy tu i teraz i dajmy spokój już temu radiu, niech ono sobie będzie. A jeżeli będzie, nie wiem, tak jak niektórzy zarzucają, przekraczać granice dobrego smaku czy prawa, to po to jest prawo, po to są sądy i wszystko, że zawsze można tych praw dochodzić. Bądźmy wolni w środku, a nie tylko na zewnątrz. No samo przez się ja rozumiem to wszystko w ten sposób, że radio jest potrzebne, no skoro jest, bo gdyby nie było potrzebne, no to by umarło taką naturalną śmiercią. Ja już przeżywałem w tak zwane śmierci różnych tygodników, miesięczników, branżowych, że po prostu branże znikały i znikały tytuły. A jeżeli tytuł jest i są słuchacze, no to z tego to radio się utrzymuje, prawda? Znaczy, że to, że no musi być, po prostu. Traktuję Radio Maryja jako swego rodzaju duchowy uniwersytet. Po prostu wciskam klawisz, kiedy chcę i słyszę. Słyszę katechezy, słyszę nauki Jana Pawła. Katechezy, które mają swoje odniesienie do katechizmu Kościoła katolickiego. Słyszę nauki inne, słyszę mszę świętą. I tak dalej mogłabym przejść cały program, który teraz już znam bardzo dobrze po tylu latach. I wiem, jak bardzo jest mi to potrzebne, bo czuję się taka, nigdy nie czuję się osamotniona przez to, że właśnie słucham radia. Wiem, że gdzieś tam na świecie, w wielu miejscach, o godzinie 15, ludzie łączą się ze sobą. Wiem, że mówią o Polsce, wiem, że mówią o Bogu, mówią o wierze, a teraz o tym się nie mówi. Takie czasy, po prostu unika się tematów związanych z Bogiem i z wiarą. A dla mnie jest to istotne. Po prostu sparafrazuję słowa świętej Tereski z Lizji, która mówiła przed śmiercią, że wierzę, bo chcę wierzyć. Więc ja mogę śmiało powiedzieć, że słucham, bo chcę słuchać. Bo wiem, co tam jest. I wiem, że tam nic mi nie grozi. I że Bóg jest blisko. I że kiedy właśnie włączam o 8:10 radio, słyszę godzinki. I śmiało wtedy mogę zachwycać się tekstami pięknymi do Matki Bożej i mówić razem z innymi: wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Traktuję radio jak przyjaciela, bardzo mocnego przyjaciela, który jest ze mną. Uważam, że to, co się dzieje obecnie ze światem, triumfujący postmodernizm, a właściwie nihilizm, który zakłada, że najwyższe wartości tracą wartość. W związku z tym pytanie, a gdzie Bóg? Rozumiem to i jestem głęboko przekonany,
że Radio Maryja jest nam niezbędne, potrzebne nie tylko jako instrument i narzędzie, które tworzy równowagę dla nihilizmu i postmodernizmu, ale przede wszystkim jako przestrzeń, która odwołuje się do tego czegoś najważniejszego, do naszej wiary, ale przede wszystkim do przekonania. Jesteśmy w okresie Wielkiej Nocy, że zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary. I w tym sensie pytanie, czy Radio Maryja jest potrzebne, czy jest niepotrzebne, wydaje się właściwie niezasadne, bo ono musi być. Ono musi być z bardzo prostego powodu. To jest jakby biel po stronie czerni. To jest budowanie mostu, który to most prowadzi wprost ku rzeczywistości duchowej. Ta pustka zostaje zapełniona i Radio Maryja, moim zdaniem, dba o to, żeby ta pustka duchowa została w nas cały czas pielęgnowana i żeby rzeczywistość ziemska nie przeważyła, żeby rzeczywistość ziemska i codzienność nie stała się naszym jedynym celem życia.